p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Właśnie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia. W tych posiedzeniach podejmowaliśmy decyzje, uchwały, podejmowaliśmy tematy, które były niezbędne do prowadzenia starostwa powiatowego w Lesku. Szanowni Państwo, przede wszystkim w pierwszej kolejności szeroko rozmawialiśmy na temat raportu o stanie powiatu leskiego. Przypomnę, raport o stanie powiatu leskiego, późniejsze głosowania, kwestie wotum, absolutorium. To jest też okres poprzedniego zarządu, dlatego też jako nowy zarząd ukonstytuowany chcieliśmy po prostu bardzo szczegółowo przyjrzeć się zapisom wprowadzonym w tymże raporcie, ponieważ bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Dlatego też mnóstwo czasu też na to poświęciliśmy. Szeroko omawialiśmy uchwały, które przygotowaliśmy na dzisiejszą sesję. Każdą z poszczególnych uchwał omawialiśmy punkt po punkcie, tak abyście Państwo dzisiaj mieli przygotowany materiał do głosowania. Szczególnie jest kwestia ważnej, także najważniejszej sesji, można powiedzieć, w roku kwestii absolutorium. Dlatego też mnóstwo czasu poświęciliśmy na to. Proszę Państwa, w kolejnych tematach, których zajmowaliśmy się podczas posiedzeń zarządu, bo przede wszystkim zabezpieczaliśmy środki na wykonanie kanalizacji deszczowej budynku zespołu placówek oświatowych. Proszę Państwa, chcemy kompleksowo realizować zadania, które rozpoczynamy. Ja tutaj powiem jasno, każdy z Państwa, którzy obserwują nas i którzy obserwują nasze zasoby, które posiadamy w powiecie, zespół placówek oświatowych to jest placówka o najgorszym stanie, jeżeli chodzi o wygląd, estetykę tego budynku. Tu musimy się postarać o to i będziemy takie działania czynić, aby ten budynek doprowadzić do stanu używalności takiej naprawdę, żeby wizerunkowo można stworzyć taką bazę, abyśmy mogli zachęcić, aby móc korzystać z tej bazy. Dlatego też, Szanowni Państwo, podjęliśmy decyzję właśnie przyznania dodatkowych środków niezbędnych do prowadzenia właśnie tej kanalizacji deszczowej. Rozpatrzono wpłynęło pismo do nas, proszę Państwa, pani dyrektor Biblioteki Powiatowej Miejskiej, to jest na zasadzie porozumienia. Dofinansowujemy bibliotekę, prowadzenie biblioteki miejskiej, powiatowej. W wysokości dotychczas różnie to wyglądało w poszczególnych latach, 15, ostatnio 20 tysięcy. Wniosek pani dyrektor był o większą kwotę. Wzrastają środki, wzrastają koszty utrzymania, dlatego też wniosek o zwiększenie tej kwoty nastąpił, dlatego też podjęliśmy uchwałę o zwiększeniu tych środków w wysokości 30 tysięcy. Podjęto uchwałę powołującą komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla stabilizacji usuwisk miejscowości Manasterzec i Zawóz. Państwo, jeździcie po tych drogach, wiecie o tym dokładnie, że te osuwiska są i wszelkimi naszymi możliwościami próbujemy zaradzić. Niemniej jednak do tego będzie nam niezbędna dokumentacja, na którą musimy przygotować. Powołano komisję do przeprowadzenia postępowania rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej Oszalica, Robienka, Wańkowa. Kolejne tematy, które były przedmiotem naszych spotkań posiedzeń zarządu. Złożono kilka wniosków o dofinansowanie. Dofinansowanie
klubu i dofinansowanie inicjatyw sportowych. Szanowni Państwo, nie podjęliśmy w tej kwestii uchwały, dlatego też, że chcemy przygotować taką jasny przekaz dla wszystkich, którzy będą składali wnioski, aby osoby, podmioty zgłaszające się o dofinansowanie mieli zwyczajnie możliwości do tego, aby czy to na specjalnym wniosku, czy uzasadniając albo argumentując jasno daną inicjatywę, będą mogli otrzymać, czy też nie, dofinansowanie na promowanie przede wszystkim turystyki, inicjatyw związanych z promowaniem działań związanych, związanych z promocją Wody Polskiej. Często na każdym zarządzie po prostu omawiamy sytuację szpitala, ale to też pod koniec tego sprawozdania Państwu więcej opowiem o tym. Unieważniono postępowanie inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej Olszanice-Bańkowa. Jak w poprzedniej sesji informowaliśmy, że niejednokrotnie ogłaszając przetarg, oferty składane przez wykonawców są znacznie wyższe niż zabezpieczone są środki. Dlatego też w tym przypadku podobna sytuacja wystąpiła i będziemy musieli ten odcinek drogi zmniejszyć, aby te środki, które otrzymaliśmy z Polskiego Ładu, wykorzystać właśnie w tym celu. Podjęto uchwałę o unieważnieniu postępowania przy zadaniu dotyczącym wykonania prac konserwatorskich przy budynku ulicy Wincentego Pola. To jest podobna sytuacja. Oferty, które zostały złożone, tak się składa, że w tym momencie one przekraczają nasze możliwości. Proszę Państwa, w tym okresie miesiąca, pomiędzy sesjami, zarząd bardzo aktywnie uczestniczył w wydarzeniach, przede wszystkim nakierowanych na promocję starostwa powiatowego, na współpracę z osiedlimi samorządami oraz instytucjami działającymi na terenie powiatu polskiego. Mnóstwo działań podejmujemy jako Rada, ale uważaliśmy, że powinniśmy się chwalić dobrymi inicjatywami. Dlatego też, Szanowni Państwo, tak sobie wyobrażamy swoją pracę, aby każdą inwestycję, którą rozpoczynamy, tak zwane przysłowiowe wbicie łopaty przy każdej inwestycji, chcemy tak pokazywać, aby też mieszkańcy wiedzieli, że te działania nasze są widoczne i transparentne. I tak też rozpoczęliśmy inwestycje w Jankowcach. Przeprowadzaliśmy wizyty gospodarcze na inwestycji, która jest realizowana w Mączkowcach. Odbywaliśmy spotkanie też w terenie w miejscowości Weremień. Spotykałem się z panią dyrektor PKO oddziału w Lesku. Zorganizowane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w związku z wystąpieniem zagrożenia dzikich zwierząt na terenie naszego powiatu. Szanowni Państwo, to jest potężna plaga dzikich zwierząt, które występują szczególnie w gminach, z tego co zostało tu przekazywane podczas spotkania. Przede wszystkim, jak Państwo widzicie, nieraz pokazywane czy Cisnej, czy w gminie Polańczyk, ale to też występują właśnie też zagrożenia we wszystkich innych naszych gminach powiatu leskiego. Dlatego też chcemy wspólnymi siłami zapanować nad tą sytuacją. O ile do wilków niektórzy się już przyzwyczaili, o tyle do niedźwiedzi niestety nie. To stwarza jeszcze większe zagrożenie. Chcemy być aktywni, chcemy być czujnie, działać w kwestii wspólnej. Przede wszystkim zabezpieczenie zdrowia i życia naszych mieszkańców, ale też turystów, którzy, jak wiemy, będzie ich więcej w tym okresie. Dlatego też planujemy w najbliższym czasie, w pierwszym tygodniu lipca,
także kolejne posiedzenie. Proszę Państwa, kolejne spotkanie, w którym uczestniczyłem, spotkanie, wydarzenie, można powiedzieć, organizowane przez PGE Solina, dotyczące bezpieczeństwa, pewnych symulacji, co by było, gdyby się wydarzyły nieoczekiwane zdarzenia, i też z różnymi przedstawicielami poszczególnych służb zabezpieczających, mówiące o nasze bezpieczeństwo, to spotkanie odbywało się właśnie w Polańczyku, ale też później pewne symulacje odbywały się właśnie w okolicy Zabory Solińskiej. Odbyła się kolejna edycja powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zorganizowana przez Fundację Pasieka, podpatrzono na ten starosty, jak to odbywało się w latach poprzednich. Wspaniali młodzi ludzie, jak się okazuje, bardzo skromni, ale tacy otwarci. Widać, że rośnie, w moim mecenasie rośnie konkurencja. Także widać, że jest to potencjał, który trzeba popracować. I też wszyscy byli na tyle skromni, ale wtedy, że są zaangażowani, i takie inicjatywy też trzeba wspierać. Oczywiście nie tylko dla pana mecenasa konkurencja, ale dla wszystkich w okolicy to trzeba by się czuć. Poczucie mam takie bezpieczeństwo, że będzie komu zatroszczyć się o nas. Dlatego myślę, że to jest dobry kierunek. Proszę Państwa, uczestniczyłem w spotkaniu, podpisania takiego listu intencyjnego Bramy Bieszczad. Jest to inicjatywa, która została pod patronatem PKR-u, która została rozszerzona dotychczas. Dotychczas podpisane to porozumienie było pomiędzy starostwem powiatowym i gminą Solina. Natomiast zostało rozszerzone o gminę, Urząd Miasta i Gminy w Lesku i gminę Cisna. Także szersze spojrzenie, większe możliwości rozwoju. Stałe działania na rzecz szpitala. Szanowni Państwo, już pierwsze sesje pokazały, że mnóstwo czasu i mnóstwo pewnie emocji będzie towarzyszyło naszym wszystkim wspólnym posiedzeniom. Sytuacja szpitala, w której znajdujemy się, wymaga naprawdę mocnego zaangażowania. Nie tylko mnie samego, nie tylko całego zarządu, ale też wszystkich radnych, wszystkich, którzy i mieszkańców, i pracowników szpitala. Wszyscy musimy się w to zaangażować i zawsze będę o tym mówił, ale zapraszam wszystkich do jednej, do gry, do jednej bramki. Jako jedna drużyna, której zależy przede wszystkim na tym, aby sytuacja szpitala była na tyle bezpieczna dla nas wszystkich, przede wszystkim, żebyśmy mogli być właściwie zaopiekowani w sytuacjach, kiedy takie sytuacje mogą nastąpić. Oby nie, ale lepiej być przygotowanym. Odbyliśmy w obszarze spotkań około szpitalnych, odbywaliśmy spotkanie z panią dyrektor Banku Gospodarki Krajowej. Jesteśmy w stałym kontakcie z panią dyrektor, bo co chwila występują jakieś pewne okoliczności, w których na bieżąco kontaktujemy się. Zorganizowano spotkanie ze starostami powiatu Bieszczadzko-Jasanowskiego. Szanowni Państwo, miałem poczucie i zarząd miał poczucie i obowiązek doprowadzenia do tego spotkania. Pamiętacie Państwo, kto nas obserwuje i uczestniczy w tych różnych spotkaniach, posiedzeniach, czy też radni, chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że takie spotkanie odbyło się. Spotkaliśmy się, bo uważaliśmy, że takie spotkanie należy odbyć. Jest nowe rozdanie, nowe zarządy, powinniśmy o tym rozmawiać. Wielu z nas szukało różnych jakby pomysłów, rozwiązań na temat szpitala, powinniśmy wszyscy rozwiązać. Natomiast spotykając się ze starostami z tychże powiatów,
omówiliśmy przede wszystkim naprawdę trudną sytuację, nie tylko Leskiego Szpitala, szpital Sanocki, szpital Ruszycki też jest w bardzo trudnej sytuacji, ale to już starostowie, zarządy poszczególnych powiatów znają dokładnie sytuację na pewno wewnątrz swoich posiedzeń, spotkań, na ten temat rozmawiają. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim naszej przyszłości Szpitala Leskiego. Jaki mamy pomysł na Szpital Leski, jaki mamy pomysł na szpital, na opiekę medyczną w obszarze Bieszczadzkich. W trakcie dyskusji doszliśmy do jednego wspólnego, tak naprawdę wspólnego stanowiska. Możemy współpracować razem, możemy stworzyć jeden szpital, ale też potrzebujemy środków na oddłużenie szpitali tych trzech. Takie też stanowisko zostało wypracowane. Oczywiście prawdą jest to, iż Szpital Sanocki to jest inny gracz, to jest duży szpital, nieporównywalny z Leskim czy Uszczyckim szpitalem. Niemniej jednak wiemy, że działając razem możemy uzyskać coś więcej. Proszę Państwa, uczestniczyłem w spotkaniu z panem dyrektorem szpitala Łukaszem Podkalickim, uczestniczyliśmy w spotkaniu z panią minister. To spotkanie z panem, oczywiście z panem burmistrzem miasta i gminy Bresku, który zorganizował to spotkanie, za co mu serdecznie dziękuję. To jest kontynuacja tych spotkań, które już wcześniej się odbyło, ale chcieliśmy wrócić do tego spotkania, ponieważ uważaliśmy, że gdzie jak nie do ministerstwa poszukiwać wsparcia i pomocy w kwestii sytuacji, w której się znaleźliśmy jako powiat leski, dotyczące właśnie szpitala. Szanowni Państwo, powiem tak, nie chciałbym, żeby to brzmiało zagadkowo, ale nie jestem uprawniony dzisiaj do tego, aby wchodzić w pewne szczegóły przeprowadzonej rozmowy z panią minister, z osobami, które w tej rozmowie uczestniczyły, czy byli członkowie zespołu powołanego właśnie w celu poprawy sytuacji szpitala. Będę Państwa informował na bieżąco, co jest najważniejsze. Ja jestem z tego, myślę, że dyrektor Łukasz, jesteśmy zadowoleni. Jest to duża nadzieja na to, że sytuacja szpitala Leskiego nie jest tylko nam znana, jest znana pani minister, która mocno zaangażowała się i leży jej na sercu poprawa, może nie poprawa, naprawa sytuacji szpitalu Leskim. I pełna deklaracja z jej strony, po to ten zespół został powołany. I na bieżąco będziemy się kontaktować, będziemy, planowane są, już wczoraj odbyło się jedna z telekonferencji, w której dyrektor Łukasz Podkalicki uczestniczył. I proszę Państwa, sytuacja jest nieciekawa, niekomfortowa, wszyscy o tym wiemy dokładnie, ale chcemy znaleźć wspólne rozwiązanie, w którym będziemy mogli poradzić sobie z tą sytuacją. Sytuacja, która pokazuje nam, że ponad 100% mamy wyższe zobowiązania niż konta roczne. Dlatego pokazuje to, że jesteśmy w takiej sytuacji, że bez wsparcia państwa, bez wsparcia ministerstwa po prostu sobie zwyczajnie nie poradzimy. Po tym spotkaniu i po tych naszych kontaktach i planowanych w najbliższym czasie, choćby mamy też spotkanie planowane z przedstawicielami wojewody w najbliższym czasie. Proszę Państwa, planowane jest spotkanie z przedstawicielami ministerstwa, dyrektorami szpitali, starostami właśnie w najbliższym czasie w Warszawie. Ten temat jest doprowadzony do takiej sytuacji, że tylko liczę i oczekuję na to, że już w niedługim czasie przekażemy Państwu informacje, jak będzie wyglądała sytuacja dalsza szpitala, do czego będziemy musieli
razem przystąpić, jaki będzie ten program naprawczy, jak będziemy musieli poprowadzić ten szpital, aby zabezpieczyć naszych mieszkańców. Odnosiliśmy z dyrektorem Łukaszem sytuację, w której znajdujemy się. Mówiliśmy naprawdę o wszystkich możliwościach, które według nas są widoczne. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenie osób, które są powołane w tym zespole, na pewno będzie to w jakiś sposób umocowane na zasadzie właśnie po pierwsze doświadczenie i możliwości, tak? W najbliższym czasie też jesteśmy umówieni na spotkanie, kolejne spotkanie, w tych spotkaniach uczestniczy dyrektor szpitala, ale też w przyszłym tygodniu wybieramy się wspólnie do Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie do pani dyrektor. Także jak sami Państwo widzicie, tych działań z naszej strony jest mnóstwo, choćby w obszarze szpitala. I tutaj po prostu każdy dzień, każde możliwości, każde kontakty, które posiadamy, chcemy je wykorzystać, nie chcemy stać z boku, aby sytuacja się sama rozwijała. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, że temat jest na tyle zaopiekowany i przekazany do ministerstwa, że w najbliższym czasie będziemy mieli pełną informację, co dalej, i do tego Państwa będziemy zapraszać, abyśmy my wspólnie jako Rada podjęli decyzję, która pozwoli nam wprowadzić u nas albo spokój, albo kierunki działania w najbliższym czasie, które pozwolą doprowadzić do uspokojenia sytuacji w najbliższym czasie. I tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o działalność moją, mojego zarządu okrojonego, jak sami Państwo wiecie, w ostatnim czasie ten czas, który wystąpił pomiędzy sesjami, to czas, który poświęciliśmy w pełni właśnie do zabezpieczenia bieżących spraw, które wynikają po prostu zwyczajnie z codzienności, z podejmowanych działań na rzecz poprawy naszej sytuacji, ale też przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestii szpitala. Tak? Tutaj te nasze działania są, nie powiem, że 90% naszych wszystkiego czasu, które poświęcamy, ale to jest naprawdę ogrom pracy w kwestii właśnie ratowania, poprawy tej sytuacji. Ona nie jest ciekawa. I na pewno z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co było do tej pory możliwe, aby ta sytuacja nie potęgowała się, tylko tak naprawdę doprowadziła do poprawy całej naszej sytuacji, żebyśmy mogli jak najszybciej wprowadzić właściwy kierunek dla naszego szpitala i zabezpieczyć właściwie naszych mieszkańców, też turystów tak naprawdę, żeby ich zdrowie zabezpieczyć, żeby się nie martwili o to, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Bo przecież tutaj często mówimy o kobietach, mówimy o matkach, które chcą bezpiecznie u nas rodzić dzieci. Tak dlatego, Szanowni Państwo, bez żadnej zwłoki przystępowaliśmy do każdej inicjatywy, do każdego działania. Dlatego jesteśmy też gotowi i otwarci na najbliższy tydzień, który też będzie też kluczowy. Myślę, że lada dzień otrzymamy informacje, jakie działania i kiedy będą podjęte w kwestii szpitala. Tutaj już dzisiaj Państwa zapraszam do zaangażowania się w kwestie choćby szpitala, też innych inicjatyw, które tutaj podejmujemy. Zapraszam do współpracy, zapraszam też i do konstruktywnej rozmowy, też i do krytyki, ale też zachęcam do pracy wszystkich radnych. Bardzo dziękuję. Chciałam zapytać Pana o taką rzecz. Wiem, że było spotkanie z Panią Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, bo to wszystko, o czym mówimy, nie rozwiewa naszych wątpliwości co do tego, że minął miesiąc, mamy jeszcze miesiąc zawieszenia spłaty bankowi, parabankowi Tatrzy. W związku z tym jednym z elementów pracy Państwa nad zabezpieczeniem
funkcjonowania szpitala jest taka dwutorowość. Raz to są te zmiany systemowe, nad którymi pracuje komisja przy ministerstwie, a drugą sprawą jest również pozyskanie środków i pozbycie się w jakiś sposób parabanku z naszego otoczenia. Powiedziałam kiedyś, że dla parabanku jesteśmy taką kurą znoszącą złote jajka i nie bardzo chętnie prawdopodobnie uwolnią nas od swojej opieki. Wiem, że pani dyrektor postawiła jakieś warunki do złożenia wniosku w ogóle o przyjęcie tego zadłużenia i jest to prawdopodobnie program naprawczy. Ale jeszcze nie ma wytycznych, co w tym programie, jeszcze nie ma rozporządzenia, co w tym programie ma się znaleźć. To jest szeroko publikowane, więc są dostępne informacje. Czy już pojawił się jakiś zespół w szpitalu i wziął się do pracy, pomimo że tych warunków nie ma? Powiedział nam pan, że prowadzone są rozmowy ze starostami sąsiednich powiatów. Cieszę się bardzo. Natomiast ja nie oczekuję od pana tych szczegółów, bo wiadomo, że to są trudne rozmowy, biorąc pod uwagę, że nie każdy powiat ma ochotę się łączyć, a nawet jeżeli będzie się chciał łączyć, to będzie chciał jednak przejąć te oddziały, które są ekonomicznie bezpieczne. Czy są już jakieś deklaracje dalszych rozmów ze strony starostów, czy jest to po prostu na nie? To jest moje drugie pytanie. Na stronie ministerstwa również są wszystkie powiaty wymienione, które są zadłużone. Tak jak mówiłam ostatnio, jest ich 189 zadłużonych na ponad 7 miliardów, w tym Ustrzyki na ponad 48 milionów, Leska 83, Sanok 101, ponad 101. Także na dobrą sprawę, na pewno Sanok jest większy i też budżet ma większy, więc może tam będzie większa możliwość wsparcia szpitala. I wiadomo, że wiceminister wypowiedział się, że nie ma możliwości wprost, ostatnia publikacja, wprost na oddłużenie, ponieważ nie będzie to efektywne w ratowaniu szpitala. Jeżeli nie będzie zmian systemowych, i czy wie pan coś na temat pracy nad ustawą, która w pewien sposób to są na pewno odważne działania, wymusi konsolidację szpitali, aby i tylko wtedy umożliwi pomoc finansową. Bo o tym to się przewija na stronach ministerstwa. Natomiast czy pani minister coś na ten temat powiedziała? A ponieważ pytają nas ludzie również nie tylko o szpital, co prawda nie jest to droga powiatowa, ale wojewódzka, ale przebiega wzdłuż powiatowej, czy ma pan wiedzę na temat planów budowy obwodnicy? Czy ona będzie, czy nie będzie? Bo ludzie pytają, bo to w jakiś tam sposób coś się dzieje, ale nie są do końca pewni. Dziękuję bardzo. Cztery pytania. Ja rozumiem, że kolejność musi być taka sama. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja bardzo dziękuję za zadane pytania. To też pokazuje, że pani radna jest mocno zaangażowana w sytuację szpitala. Szanowni Państwo, powiem tak. Czy są jakieś znane, czy mamy jakieś kolejne spotkania zaplanowane z starostami? Nie ma takowych spotkań. Dlaczego? Jesteśmy po spotkaniu z panią minister i zespołem, który powołała do poprawy sytuacji. Uznałem, że na etapie wysłuchania z pierwszego naszego wspólnego spotkania ich stanowisko, które przedstawili, że tak w momencie, kiedy zostaną oddłużeni w ramach jakiegoś programu pilotażowego, taką też informację, czego świadkiem jest tutaj pan dyrektor Łukasz Podkalicki, przekazałem też podczas tego spotkania. Zostało to przyjęte przez ten zespół w taki sposób, że tak, przyjmują to do wiadomości. Natomiast dopóki, szanowni państwo, nie będzie coś na tyle wiążącego, z czym mógłbym wrócić do starostów, nie widzę dzisiaj w tym momencie, bo ich stanowisko jest takie, które mi przedstawili. Ja to przedstawiłem stanowisko podczas tego spotkania z panią minister i raczej
członkom tego zespołu i w momencie, kiedy powiedzą, że ten kierunek jest do przyjęcia lub z jednym szpitalem, a nie z dwoma, uznałem, że w tym momencie nie ma potrzeby organizować kolejnych spotkań, dopóki nie otrzymamy jakiegoś kierunku, który nada nam ten zespół do przeprowadzenia zmian w naszym szpitalu. Dlatego też na ten moment parkuję ten temat, czekam w momencie, kiedy dostaniemy jasne jakby wytyczne albo kierunek, który zostanie nadany przez ministerstwo. Jeżeli chodzi o zespół, Szanowni Państwo, programu szpitalu, na ten moment myślę, że pan dyrektor Łukasz Podkalski, jeżeli będzie chciał, niech się w tym temacie wypowie. Panie dyrektorze, jest pan w stanie powiedzieć. Wiemy, że pracujemy, ale czy powołaliśmy zespół? Cały czas przygotowuję materiały, które będą niezbędne do tego, żeby w momencie, kiedy taki zespół zostanie powołany, taki program przygotować. Na dzień dzisiejszy przygotowuję materiały dla zespołu, o którym wspomniał pan starosta, do ministerstwa, które są niezbędne do tego, aby dokonać dogłębnej analizy sytuacji szpitala i właśnie materiały te będą niezbędne do tego, aby podjąć dalsze kroki. Także na dzień dzisiejszy takiego zespołu jeszcze nie powołano. Chcemy zaangażować ludzi naszych, których powołam do tego zespołu, aby szli w kierunku, który będzie nam nadany. Bo przecież umówmy się, bez programu naprawczego ten szpital nie będzie funkcjonował. Więc wyszukiwanie pomysłów różnych, tak, a jeżeli one będą poza naszym zasięgiem działania, mówię o połączeniu ewentualnie szpitali albo innej koncepcji, która zostanie przedstawiona nam przez zespół specjalistów powołanych przez panią minister. I w to miejsce będziemy na pewno taki zespół powoływać. Nie jest nowością, że od iluś lat ten temat był poruszany, proponowany przez dyrektorów poprzednich tego szpitala, że jedynym, najlepszym rozwiązaniem dla ratowania szpitala Leskiego jest połączenie tych trzech szpitali. Ta koncepcja była często poruszana w różnych nawet sprawozdaniach, które były przedstawiane przez dyrektorów szpitala Leskiego. Dlatego tą koncepcję jakby mamy, też były wcześniejsze koncepcje, aby poprawić sytuację, ograniczenie zatrudnienia, ograniczenie oddziałów, które posiadamy, ograniczenie poradni. Nie chciałbym, Szanowni Państwo, kierować ludzi i zasobów, które posiada dyrektor i też ja w starostwie powiatowym, do tego, żeby pracować nad czymś, co jest wypracowywane dzisiaj w ministerstwie i nad tym się ukierunkujemy. Możemy szeroko spojrzeć, tylko mówię, gdybyśmy nie mieli tych różnych koncepcji wcześniejszych z poprzednich lat albo z bieżącego funkcjonowania czy współpracy z panem dyrektorem Łukaszem, pewnie od zera byśmy analizowali, co możemy. Natomiast kwestia szpitala Leskiego, ona już była naprawdę zdiagnozowana przez niejednego specjalistę, fachowca, dyrektora, ludzi, którzy ten temat dotykają. I po prostu czekamy, jakby powiem, w boksie na to, czy po prostu w momencie, kiedy odpali kierunek, ruszamy i będziemy na to gotowi i znajdziemy wspólne. I oczywiście już dzisiaj, tak jak wcześniej mówiłem, zapraszam Państwa do tego. Jeżeli będzie taka potrzeba, już dzisiaj proszę, nie tylko komisję zdrowia, ale wszystkich Państwa, którzy się będziecie chcieli zaangażować w to. Uważam, że każdy głos w tej sprawie, każde wsparcie, każdy pomysł będzie naprawdę dobrze odebrany. Przede wszystkim przez społeczeństwo, przez nas. Chciałbym, żebyście się w to włączyli. I wyobrażam sobie, że taki zespół będzie poszerzony przynajmniej przez kilku przedstawicieli z nas rady do tego zespołu. I to będzie dla nas wszystkich przejrzyste i czytelne. Przepraszam Pani Starosta, ale do tego pytania. Dlatego pytam, ponieważ z tego co wiem, chyba były już dwa programy naprawcze do tej pory opracowywane i wiem, że na terenie szpitala pojawiło się z panem wicestarostą dwóch panów. Stąd moje pytanie, czy taki zespół już pracuje, czy to była tylko gościnna wizyta? Rozumiem, że to była gościnna wizyta i pan na ten temat nic nie ma. Nie ma rzeczy, które pan nie wiedział, co się dzieje w starostwie, że była jasność. Pana wicestarosty nie ma, więc nie odpowie na to pytanie. Szanowni Państwo, szukamy różnych pomysłów na to, żeby poprawić się sytuację. Natomiast
rozmowy trwają, pewnie wiele ludzi jest takich osób, które są na pomoc, więc jeżeli ktoś jakimś głosem doradczy może podpowiadać wicestaroście Wiesławowi Buziowi, to tylko oceniam to z dobrej strony, bo jeżeli ktoś coś podpowie, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jest też spotkania pana wicestarosty, które odbywał z panią dyrektor szpitali ościennych w Przemyślu, jeszcze też w innym miejscu, więc one też to jest rozpoznanie sytuacji, gdzie co moglibyśmy jeszcze do tego szpitala dołożyć, aby po prostu poprawić sytuację. No, czyli to nie był zespół do tego. Proszę bardzo, proszę na temat tej obwodnicy, gdy pan uprzejmie. Jasne. Pani radna, jeżeli chodzi o obwodnicę, sytuacja, jak wiemy, obwodnicy jest taka, taką wiedzę, którą mam, posiadam w chwili obecnej. Przede wszystkim, jak wiemy, jest to droga wojewódzka, więc wszystko to, co jest po stronie drogi wojewódzkiej, najlepiej, aby stamtąd uzyskiwać informacje, bo tak naprawdę nie my jesteśmy inwestorem tej drogi. I też przeprowadzałem rozmowę z przedstawicielami z miejscowości Huzele. Rozmawialiśmy na ten temat, natomiast nie czuję się uprawnioną osobą do udzielania odpowiedzi na temat obwodnicy Leska, tejże na drodze wojewódzkiej, dopóki nie posiądę pełnych informacji. Jesteśmy wstępnie zaplanowałem sobie swój czas w przyszłym tygodniu, aby pojechać do pana dyrektora zarządu dróg wojewódzkich i myślę, że taką informację uzyskam. Jak wygląda, na jakim etapie jesteśmy, czy są jakieś przeszkody, czy nie ma, bo nie ukrywam, chciałbym się też przygotować do jako starosta, jako zarząd i radni, bo też państwo będziecie pytani, będą się odbywać niedługo wybory sołtysów w gminie Lesko. Już dzisiaj mam kilka zaproszeń na te zebrania, które będą, planują w najbliższym czasie sprawozdawcze. I takie informacje na pewno chciałbym mieszkańcom naszym udzielić. Pewnie będą takie pytania. Takie pytania, dlatego dobrze być przygotowanym. Mówią, życie wynagradza przygotowane. Ja mam 5 krótkich pytań. Pierwsze, czy dyrektor szpitala do spraw lecznictwa złożył wypowiedzenie i kto będzie dyrektorem do spraw lecznictwa od 1 lipca? Proszę mnie przerywać. 2024. Drugie pytanie. Jak obecny dyrektor szpitala widzi funkcjonowanie SOR, opieki nocno-świątecznej i rehabilitacji od 1 lipca? Trzecie. Czy w sezonie urlopowym będą przestoje w oddziałach? Dotyczy to chirurgii dziecięcego i wewnętrznego. Czwarte. Tu była o tym mowa, ale ja to ponowię. Czy jeszcze w tym roku przewidywany jest program naprawczy, ponieważ poprzednie programy naprawcze nie zostały wdrożone? I piąte, i co się stało z poprzednimi programami naprawczymi? Dziękuję. Pracuję z zespołem ludzi, którzy są fachowcami w swoich dziedzinach. Ja oczywiście zacznę od dyrektora Łukasza, aby wypowiedział się w tematyce dotyczącej właśnie tych dwóch, trzech pierwszych pytań, a jeżeli chodzi o program naprawczy, odpowiem pani radna. Dyrektora spraw lecznictwa. Pan dyrektor pracuje i będzie pracował, także nie ma obaw, że obszary, które pani wymieniła, czyli rehabilitacja, będzie niezabezpieczona czy też SOR. Jeżeli chodzi o przestoje, o które też pani pytała, nie wiem skąd takie obawy o przestoje, bo takich przestoi nie ma, nie było i nie będzie. Więc oddziały będą dalej pracowały tak, jak pracują. Pracujemy nad tym, żeby zagwarantować wystarczającą obsadę personelu, aby nie było konieczne zawieszenie działalności tych obszarów. Myślę, że to były tych trzech pytaniach. Powiem tak, jeżeli chodzi o poprzednie programy naprawcze, powiem tak, nie czuję się w odpowiedzialności, żeby udzielać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie byłem członkiem zarządu i to pytanie powinno wprost trafić do osób, które tym zarządzały w tym obszarze.
Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie, czy w tym roku taki program naprawczy będzie, to tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko będzie uzależnione od tego, jaki kierunek będzie nadany przez ministerstwo i wspólnie, jak już otrzymamy po prostu ten kierunek, to ten program naprawczy będzie. W jakim kierunku to pójdzie, to mówię, nie chciałbym się dzisiaj wypowiadać. Znamy programy przez ileś lat. Te programy polegały na tym, że mamy zmniejszyć ilość oddziałów, zmniejszyć ilość poradni. Robimy wszystko, żeby tego nie zrobić. Więc zobaczymy, jakie będą oczekiwania od ministerstwa, bo pomoc, już wiem, że ona będzie, ale jaki kierunek tej pomocy będzie, to wówczas do tego będziemy dostosowywać. Pytanie, czy otrzymamy już przygotowany program naprawczy, który będziemy musieli my jako Rada przyjąć, czy będziemy musieli go dostosować do tego kierunku, który będzie tutaj nadany. Proszę Państwa, ja sobie wyobrażam w ten sposób i chciałbym, to jest moje marzenie, że jeżeli dojdzie do tego, że będziemy musieli coś pomniejszyć lub umniejszyć w taki sposób, że zabezpieczymy naszych tutaj wszystkich mieszkańców powiatu leskiego i też turystów, wyobrażam sobie, że jeżeli miałoby to być na skutek choćby ograniczenia, powiedzmy, bo przecież wcześniej o tym była mowa, że będzie zmniejszenie zatrudnienia, jeżeli oddziałów nie będzie. Moim pomysłem, i z panem dyrektorem tutaj rozmawiamy, żeby poszukać alternatyw dla tych pracowników. Wyobrażam sobie, że jak dzisiaj wszyscy wiemy, że czekamy na rehabilitację, w kolejkach i tak dalej, ja uważam, że ten oddział się powinien rozbudowywać. Mamy, posiadamy dzisiaj łóżka i zastanowimy się właśnie, co, nie chcemy tego jeszcze dzisiaj robić, bo zobaczymy, co dostaniemy tak naprawdę z ministerstwa. Wiemy, że długoterminowe tutaj leczenie też jest wymagane. Mamy kolejki, z tego co widzę, tworzą się przy Ruszczykach, czy w innych miejscach. Mówimy o tym ZOL-u, tak, o którym kiedyś wspominaliśmy. Uważam, że jeżeli uda się to wprowadzić, choćby zamiennie, albo na zasadzie, żeby ci pracownicy, którzy ewentualnie gdzieś będzie jakaś delikatna korekta w zatrudnieniu, chciałbym, żeby dostali alternatywę. Jeżeli ktoś ją przyjmie, uważam, że my jako pracodawca, dyrektor Łukasz Podkalicki, uważam, że się wykaże niezwykłym takim doświadczeniem, który pokaże, że zależy nam na pracownikach. I też tak, jadąc do Warszawy, o tym żeśmy rozmawiali. Chcemy coś takiego przygotować, taką alternatywę. Jak będzie? Jakie będą możliwości? A może już w tym, że w programie pomocowym, który otrzymamy z ministerstwa, tam już będzie wskazane i ten kierunek będzie już tutaj uwzględniony, bo o tym mówiliśmy, Szanowni Państwo. Też na tym spotkaniu podczas naszego pobytu w ministerstwie. Także Pani Radna, gwarantuję, obiecuję, że wszystko o to, co się Pani martwi, też było przedmiotem naszej dyskusji, ale nie można w inny sposób. Nie wiem, nie wyobrażam sobie wyjazdów na kawkę, tylko pojechaliśmy po to, żeby naprawdę z czymś wrócić, żeby po prostu rozbudować nasze możliwości, abyśmy mogli po prostu w tym roku ten program, względnie on musi być, nie mam na to czasu, to co pani radna Barbara mówiła przed chwileczką, to Barbara Jankiewicz, to powiem szczerze, to nie możemy czekać, bo mamy miesiąc do tego, żeby spłacić 20 milionów. Musimy po prostu znaleźć rozwiązanie i to nie jest tak, że nie szukamy, bo też planujemy, w przyszłym tygodniu mam spotkanie z przedstawicielem tego, że banku nad dalszą ewentualnie pomysłami, żeby po prostu móc wybrnąć tej sytuacji. Także mówię, działamy na różnych poziomach, ale cały czas w tym samym kierunku. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.